zapach winylu to czuje się na kilometry, nie? Nie, no jest to coś pięknego, że można pomiksować, poruszać ludzi czasami do tańca. Nurt muzyczny, no to funk. Staram się coś w tym bardziej zgłębić i w tym czegoś więcej poszukać niż takich prostych rzeczy typu house, techno. To mnie nie kręci, nie? Grajmy stare, dobre kawałki, nie? Tutaj Michalik, reprezentuję Bestwinę, miejscowość koło Bielska-Białej. I przyjechałem tutaj na zaproszenie DJ-a Włóka, który takie imprezy dość często organizuje, a ja zawsze chętnie na takie imprezy przyjadę. Hip-hop. Proste, no. Znaczy teraz ten hip-hop poszedł trochę inną stronę niż kiedyś był, bo kiedyś, wiesz, to była muzyka buntu, przy której ludzie wyrażali swoje emocje i siebie, nie? A teraz, no, nie zawsze to tak się odbywa, ale jednak tutaj, na przykład w Jastrzębiu, patrząc na rozwój tych młodych ludzi, którzy to robią, można być zadowolony. Przede wszystkim pasja, bo no, nie robimy tego zarobkowo na co dzień, nie można tego nazwać pracą, a wiesz, jak jest pasja, no to jest i przyjemność, a o to w tym przede wszystkim chodzi, nie? Muzyka jest dla mnie wszystkim. Rano budzę się, muszę pierwsze sobie włączyć radio. Nie musi to, wiesz, być jakieś tam hip-hopowe czy funkowe radio, po prostu, żeby coś grało, nie? Nie umiesz żyć bez muzyki, po prostu. W tej muzyce możesz wyrazić siebie, co czujesz, nie? Na przykład tutaj chłopaki fajnie, że rapują, mówią, co czują. Może to kiedyś ktoś usłyszy i przekaże dalej, a może, wiesz, ktoś usłyszy, weźmie do serca, wytyczy sobie jakoś przez to drogę. Tym jest hip-hop i tym jest, no, ogólnie muzyka, jak dla mnie. Jak możesz wyrazić siebie, nie robisz przy tym nikomu krzywdy, dlaczego nie? To jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Na ogół to nie jest tak na co dzień. 23:30, a ja marznę na mrozie. I widzisz, dobrze o tym wiesz, że gdzie stoję, stoję gdzieś przed klubem Cash. No i wiesz, dobrze będzie puenta, stoję pod piekarnią, ale niestety jest bardzo zamknięta. Jestem Robert, mówią do mnie Gała, mieszkam w Jastrzębiu. Lat mam 17. Z początku bałem się, że będzie bardzo źle, bo gdy weszliśmy do klubu, okazało się, że jest więcej wolnego miejsca niż ludzi. Ale gdy weszliśmy na scenę, okazało się, że wszyscy ludzie, którzy byli, a było ich kilkanaście, kilkadziesiąt, podeszli pod scenę i bardzo świetnie się z nami bawili. I zadziwiło mnie to, że znali całe piosenki na pamięć. Przyznam się, że w pewnym momencie nawet lepiej od nas. Bardzo miło mnie zaskoczyli. Chyba nigdy, a może raz w życiu byłem tak miło przyjęty w klubie. I no, widać, że mimo iż jest takie wrażenie na wejściu, że jednak hip-hop umiera, mało ludzi, jednak oni są bardzo z nami związani. Gdyby ta scena była taka, że ci ludzie są związani z tymi raperami, że nie żałują wydanych 10 zł na koncert, wiadomo, że za 10 zł można robić różne rzeczy, na ogół głupoty, przez co ta frekwencja jest dwukrotnie mniejsza niż mogłaby być, no to jeżeli wrócimy do sedna, to naprawdę dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy wydają na nas pieniądze i na te koncerty i przychodzą tłumnie. Bawi się bardzo, ta muzyka. Formą ekspresji, gdy dostaję jakiś beat, który brzmi przepięknie i ma w sobie jakąś emocję, duszę, to potrafię napisać tekst, który też ma duszę i razem tworzy to wyjątkowy klimat, więc muzyka jest dla mnie czymś, co przekazuje emocje. Hip-hop jest częścią życia, gdyby nie hip-hop, ja nie wiem, co bym teraz robił. Hip-hop dostarcza mi emocji, zainteresowania, jakiegoś, wypełnia mój wolny czas. Jak nie tworzę, to słucham, jak nie słucham, to tworzę. Zawsze coś robię i wszystko, co robię, jest praktycznie związane z hip-hopem. Jest tak blisko, a jednak daleko, 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 daleko. Niby jest tak blisko, a jednak daleko, daleko, nie mogę wiedzieć. Jestem Fester, mam 30 26 maja, w Dzień Matki tego roku. Jestem z zespołu Silesian Sound System, czy też Silesian Sound. No i reprezentuję ten właśnie ustroński skład. Chcę ciebie, ale ty nie chcesz mnie, wytłumacz mi to, ej! Proszę cię, co mam zrobić, aby być bliżej ciebie? To jest płyta CNCAV Like Dancehall i teraz mamy koncerty związane właśnie z tą płytką, choć na koncertach też jest grany starszy materiał. Przeplatamy to jakoś, no, taka ciekawostka, po prostu dancehallowo typowy projekt. Polecamy naszą stronkę generalnie silesian.pl, tam możecie o tym doczytać, pobrać sobie, ewentualnie zamówić w oryginale naszą płytkę. Polecamy naszą stronkę. Silesian Sound System powstał w 2004 roku w czerwcu. Wtedy zaczęliśmy tak grać, że CN robił bity na kompie i nagrywaliśmy coś pod to. W październiku 2004 doszły chłopaki, które na żywych instrumentach
po prostu aranżowali ten nasz materiał i to był właśnie Silesian Sound. Dzisiaj graliśmy to w formie Silesian Sound System, gdzie po prostu nagrywamy pod jamańskie rytmy różne numery i robimy to oprócz tej działalności z bandem, który trochę na razie stanął, bo nasz perkusista miał dosyć poważną operację, przez co nie mamy teraz prób i ciągniemy dalej wózek, tak jakby sam systemowy, chociaż też nie odpuściliśmy sobie jeszcze z bandem i na pewno jeszcze usłyszycie parę rzeczy zrobionych z chłopakami na żywo, czy też usłyszycie nas na koncertach w takiej formie. Załoga generalnie, która organizowała tę imprezę, WX z całą ekipą, tutaj nawet nie potrafiłbym wymienić wszystkich z imienia i nazwiska czy po ksywie, ale mam szacun tutaj dla tych osób, jestem tu nie pierwszy raz w Keszu, brałem udział też w bitwach o Kesz freestyle'owych, także znam tu chłopaków, jest to rzut beretem od nas i lubimy tu po prostu jeździć. Muzyka jest dla mnie jakimś takim przejawem uzewnętrznienia się, nie wiem, tego co mam w środku. Ktoś tam idzie do You Can Dance i wyraża to przez taniec, my to wyrażamy, to co czujemy muzycznie. Na takim rytmie akurat nam to pasuje, po prostu lubimy taką rytmikę i robimy to po prostu na tym, ale generalnie szanujemy każdego muzyka bez względu na jaki rodzaj tam muzyki wykonuje, jaką kategorię. I nie ma to dla nas znaczenia, też się inspirujemy rzeczami spoza tego reggae i dancehallu. Tak samo myślę, że to słychać i w naszych tekstach, i w muzyce. Myślę, że hip-hop trochę tak już zatacza koło, albo nie wiem, jest to taka sinusoida jak na polskim, że tam romantyzm, potem coś tam i znowu powrót do tego, co było, kiedyś opierało się na tym. Myślę, że teraz jest taki powrót trochę do korzeni, do klasyki. Przewartościowanie tych rzeczy, które tam w międzyczasie się nam potworzyły w kraju, widać to po czołowych wykonawcach i po ich płytach, takie jest moje zdanie. Chociaż w tym hip-hopie to trochę nie jestem teraz na bieżąco, przez to, że trochę gramy inne rzeczy, jak też jesteśmy zajęci swoim nagrywaniem, swoimi materiałami, to siłą rzeczy umyka nam parę rzeczy, tak samo ze sceny, no, lokalnie. Znamy załogi, z którymi gramy, często się spotykamy na koncertach, więc każdy coś tam robi, no i fajnie, że spędzają jakoś wolny czas, spożytkują w pozytywny sposób i są jacyś twórczy i coś chcą osiągnąć i z tym dalej robić. Myślę, że to jest właśnie pozytywne, że nie mają się potem jakichś złych rzeczy, jak się bawią właśnie w hip-hop, czy też w reggae, czy w jakiś inny rodzaj, nie wiem, taniec, graffiti i tym podobne sprawy. No, ktoś tam może sobie pisać wiersze, malować kurde obrazki, a ktoś nagrywać kawałki. Chciałbym pozdrowić resztę ekipy, której nie ma tutaj teraz ze mną, czyli Cookiego Selektora, CNA i Chwasta, którzy siedzą tam gdzieś w środku, a ja tutaj się wypowiadam w ich imieniu tak samo. No i co, chciałbym pozdrowić moją żonę Renatę i córkę Marysię tradycyjnie. Cześć, babeczki.